Hej, hej, siemano, siemaneczko, z tej strony Maciur i kłaniam swą buźkę po samą kuśkę. Witam, witam w piątym materiale z gry Spider-Man. Spider-Man. Ludzie, jestem tu, gdzieśmy ostatnio sobie zakończyli odcineczek, bo jak widzicie, kurwa, nagrywam sobie zawsze na zapasik. Taki ze mnie kutasik mogę, więc to robię. Idziemy zsynchronizować sobie wieże, rozszyfrować wieże. To teraz będą co chwilę włamania się. I inne takie pierdoły, ogólnie te wydarzenia, bo jesteśmy na nowym terenie po prostu, po którym Jarem jeszcze nie śmigał. A teraz rozszyfrujmy sobie to gówno, żeby mieć jakiś pogląd tutaj. Odsłonią nam się znowu jakieś kurcze plecaczki i inne takie gówna. O, widać już zdjęcia plecaczki i widać wydarzenie, ale nie tym się dzisiaj będziemy zajmować. Myślę, że byś kurde dalej misję gówną, wiecie? Myślę, żeby dalej robić, kurde, misję główną. Dobra, ale wiecie, co zrobimy sobie? Zapiszemy sobie tą grę, bo ostatnio jej nie zapisałem. A to może mnie kosztować. Damy nowy zapis. Mam ich w pizdu w sumie. A co, bo mogę. Dobra. Ludzie, ciekawią mnie dwie rzeczy. Kurwa, czy tu jest szybka podróż? Ja wiem, że tu jest szybka podróż, bo wchodziłem do takiego czegoś jak metro. I była tam szybka podróż. Ale kiedy ona mi się odblokuje, nie mam pojęcia. Tak więc na razie musimy się, kurczę, bujać tutaj. Olewamy te wydarzenie, wiecie? To olewamy, na razie skupmy się na fabule. Ja bym szedł jednak tą fabułę jeszcze. Ten skurwysyn znowu, on nam tak bruździ, to jest taki frajer. On wszystkim bruździ. Chciałam tylko powiedzieć, że Manhattan jeszcze nigdy nie był tak bezpieczny. Przypomnij sobie, jak to było przed przybyciem Spidermana. No właśnie. Okej, tak właśnie zrobię. Pamiętam, że wtedy policja i straż pożarna robiła dobrą robotę. Przestępczość, owszem, była, ale policja sobie radziła. A teraz mamy same nowości. Szaleńców, którzy strzelają prądem z oczu. Chodzące sterty piasku. Nazistowskie pszczoły! Jaki chuj. Spider-Man wsadził ich do paki? Nie w tym rzecz! Wcześniej takich atrakcji po prostu nie było. Przypełzły razem z nim. Może po prostu je przyciąga, a może wszedł z nimi w konszachty. Wow, pierwszy raz słyszę, jak ktoś używa słowa konszachty. Mówię tylko, że wolę nawet nie myśleć, co by było, gdyby te zbiry nas zaatakowały, a Spider-Mana nie było. Kolejny beznadziejny przypadek. Żegnam! Hej, to jest frajer, co? Ludziska, w ogóle przypomnijmy sobie, co my mamy robić. Mamy tam kogoś, kurde, ktoś rozrabia. O, coś takiego, nie? Misje tu. Znowu rozrabiają jakiś, kurde, Herman Schulz i alias Shocker. Coś obstawiam, że to będzie co? Jakieś, kurwa, bosiki? Jacyś inni bohaterowie? Nie znam tutaj ludzi z tego. Całego, kurwa... kraju Spidermana, świata. No łap się do góry, frajerze. Ale pewnie przyjdzie nam się tutaj, wiecie, okładać z różnymi bohaterami. Zresztą już widziałem nawet na niektórych filmikach na YouTube, kurwa, bo to ciężko nie widzieć, jak to wyskakuje przed mordę, widać miniaturki. Nie mówię, że wchodzę na film. Chociaż chuj to kogo obchodzi, co ja oglądam. No to widziałem tam już tego Skorpiona. No takie spoilery to są w postaci miniaturek nawet. Ale tu kurwa też się tego szło chyba domyśleć, że wiecie, że nie będziemy łapać kurwa jakichś, nie wiem, ludzi zwykłych. Dobra, tutaj coś mamy. Je! Yeah. Na główkę tam wpadliśmy. Wow, o proszę, mamy tego kutonga jakiegoś. Cześć, Herman. Serio? Herman, serio. I co ja mam kurwa zrobić? A gonić tego skurwysyna. Ty też tak mówiłeś. Nie. Dobra. Tylko mnie to spowolni. Bardzo miło z twojej strony. Lecimy za gnojem, co? Herman, podda ci ta kasa. Co cię to obchodzi? Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania. Szkoda. Byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A, zapomniałem, że ty nie masz uczuć. Nie, tak. Nie wiedziałem, nie wiem, czy tu jest jakiś skrypt, żeby go dogonić. Wiecie,
Że oni muszą sobie porozmawiać i dopiero na... Nie, jest trójkąt. Herman? Dawaj, chuje. Mam cię. Dogadajmy. Wow. I co, znowu go będziemy gonić? No i kurwa znowu. Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzeszysz... Kurwa, leć, chuju, a nie gadę. Albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. Coś ci już powiedziałem. Ale chujnia mi idzie. Można sobie dopakować ludzi umiejętności w te pajęczynki. Zaraz go chuja dostaniemy, co? Nie tak do góry, kurwa! Ale bym to spierdolił kryształowo znowu. No, dorwać go to będzie, kurde, wyzwanie, co? Zaraz nam pierdolnie jakąś bombką. No właśnie. Uhu! Wow, kurde, nie widziałem, kiedy miałem ten unik zrobić. Halo. Oszukaliście mnie. Dlaczego mnie oszukujecie? No leć, kurwa, Spider-Man, ty kondomie ruski, kurwa. Kurwa, wcisnąłem te kółko, god fucking damn it. Misja nieudana, Shocker uciekł, kurwa, jaki bezsens. Ja pierdolę, jak ja go mam dogonić? Jak ja nie lubię takich, kurwa, misji, ludzie, jakiegoś, kurwa, gonienia, podsłuchiwania i innego gówna. Ale to też nie zmienia faktu, że biegnę jak czysta, kurwa, taka pizda, kurwa. Patrzcie się... Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz... Dobra, Spider-Man, zamknij tą pizdę, kurwa. Patrzcie się, jak ja biegnę, ej. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo... On mnie cały czas wypierdala na 120 metrów, kurwa. Nie leć tak do góry, ty idioto. Oj, co on robi, kurwa? On mi, ludzie, nie robi tego, co ja chcę, ej. Ja się, kurwa, nie bawię. Ja tak nie chcę, żeby on mi tak robił. Ruchy, ruchy, ruchy! No i dobra, wcisnąłem te, kurwa, No co on, kurwa, odjebał teraz? Jak on to spierdolił, kurwa? Tam, dawaj, skurwysyna. Trójkąt, mam. Ajajajajaj. I co, i znowu nam ucieknie, i znowu go będziemy, kurwa, gonić. Ale, kurwa, gówno. Nie, dorwał, skurwysyna. Nie masz krzty własnej osobowości. Ale on ucieknie. Ten kostium wymiata. Opowiesz mi o nim więcej? Może później. Denerwujące są takie misje. Ale co, już koniec? Złapałem go i co, tyle? Jakaś walka, kurwa, jakieś coś? Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Ale kurwa. To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Ale czemu tak powiedziałaś? Nie, nieładnie zrobiłaś. Ej! Nową misję poboczną. Mam trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. MJ. Cześć, MJ. Jeszcze... Sorry, ale musiałem. Zaznaczymy sobie to. Idziemy zrobić misję poboczną, ludzie. Śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Ta, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Wyruchał mnie, kurwa, raz. Raz mnie wyruchał nawet. Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii?
Tak, właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra, informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opisać. Jasne. Czyli, że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne, kiedy tam chcesz. O kurwa. Chyba znowu rozmawiamy. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Chyba zgoda. Spidermanie, kurwa, weź mordę, kajdaniarzu. Dobra, ludzie, obczajamy sobie tą misję poboczną. Co za nią w ogóle dostaniemy? Jakie fanty? 1500 punktów doświadczenia i będziemy mieli punkcik do rozdania. Pokażę wam, bo możemy sobie wpakować umiejętności, ludzie. Tutaj, kurwa, w latanie tym skurwibą, skurwysynem. Przykład, że możemy... Gdzieś tu było, oto. Z pajęczego lotu dwukrotnie nie tracąc wysokości, widzicie? I to nas fajnie przyspiesza właśnie. Ciśnij X w chwili dotknięcia punktu lądowania, by zdecydowanie wzmocnić wybicie. I to też by było fajne, kurde. Może pójdziemy sobie teraz troszeczkę w te kurde loty, co? A olać tych grubasów. Chociaż te grubasy to by było super mieć. Walkę tą kurde porobić. No ale jak będzie więcej takich kurde misji, no to będziemy musieli być szybsi, no i tyle. Dobra. Jebał to pies, jebała cała wieś, idziemy na tą misję. Awaria sieci. Jeszcze tylko zobaczymy sobie, co tam będziemy robić. Martin Lee może coś wiedzieć na temat... A kurwa, ja nie chcę maski, dawaj tą poboczną. Ktoś zakłóca działanie systemu ostrzegania do 3 razy sztuka. Kto za tym stoi? I ktoś się Spidermana nie boi. Dobra, rozpoczynamy. Wiem, że podłączasz się do naszego systemu ostrzegania. To nie ja. To znaczy, serio? Skąd, kurwa, to? To nic. Potrzebuję twojej pomocy. Ktoś chyba zagłusza system. Muszą to robić w kilku miejscach, żeby pokryć wszystkie częstotliwości. Zajmiesz się tym? Jeśli to zrobisz, nie powiem nikomu, że nas hakujesz. Słowo współdzielenie, ale jasne. Ty, kurwa, ona jest... Zagłuszacze emitują sygnał, który mogę wykryć. Muszę tylko pokręcić się po dzielnicy finansowej, aż złapię sygnał. Dobra, to już wiemy. To już znamy chociażby z tej... nieszczęsnej misji szukania ludzi, którzy są w bagażnikach pokrywani. Ja nie zauważyłem tego radaru, który jest na pół kurwa ekranu. Ale dobra, teraz już ogarniam dupę, już wiem, o co chodzi. Tak więc... Ja pierdolę, Spider! Jestem tym mocniejszy sygnał. Ajajajajaj, to nie tu. Tu. Teraz tu. Ej, to coś jeździ? Wygląda na to, jakby to jeździło, co? Ej, co jest, kurwa? Patrzcie się, jak to zapierdziela, ej. To jest gdzieś tu. Kurwa, nie, zejdź z tego, idioty. Ej, ludzie. Ja kurwa nie kminię. Ej, halo, patrzcie się, to cały czas jakby uciekało nam. Ja pierdolę, ale shit. Nie, co ty robisz? Kurwa, ludzie! Co ty odpierdalasz, kurwa, idioto, kurwa, na kurwa gumach. Nie leć tak wysoko, kurwa, frajerze. Ja... Akrobata, kurwa, chuj mi akrobata. Jak ja to mam dorwać? Jakie gówno? Ej, ja będę, kurwa, godzinę biegał za tym, tak? Chwila, kurwa. Ja czegoś tutaj, kurwa, nie rozumiem chyba. Pokaż mi mapę. Tego nie ma na mapie, ludzie. Co to jest to? Aha, to jest ten, tam gdzieśmy byli u cioci.
Kto jest tu na tych budynkach po prostu, kurwa? Ja, to jest tu, a ja to kurwa gonię, jak idiota. Dobra, kurwa, mała ta. Ludzie Fiska. Szok i niedowierzanie. Widzę Spidermana! No i chuj ci w pizdę masz. Zjebałem to, wiecie czemu? Jacyś kurwa snajperzy chyba. No dawaj go kurwa, rób ten unik, idioto. Dosyć tego! No dosyć, bo już mnie wkurwiasz. Tutaj tego gnoja. Snajper, widzicie? Dobra kurwa, chodźcie. Ty kurwa, przede wszystkim leci stąd. Pięknie. Do widzenia. Ja myślałem, że on ich zabija, ale tam jakaś pajęczynka za... wychodzi za nimi pajęczyna, co? A ja myślałem, że Spidey ich zabija normalnie. Ciągle zakłóca policyjną łączność. Czemuś kurwa zleciał, ty kurwa downie. Ale tandeta. Tam mamy następny. Właśnie rozwaliłem zagłuszacz. Dało to coś? Nie, ale jak już mówiłam, tam jest ich więcej. Dobra, idziemy. Poszukam ich. Ale zróbmy jakąś fajną akcję, co? Taką skradankową, jak się uda. Z wyłączeniem systemu ostrzegania. Dobra, oni są tutaj. Tych snajperów najpierw. O nie, najpierw tych... O, urządzili imprezę i mnie nie zaprosili. Ej, tam jest! A to żeśmy się kurwa poskradali. O ja jebie, dobra. Dawać ich. Moc kostiumu gotowa. Wypierdalaj stąd. Dawaj. Idziemy się ponadupcać z nimi. Mam coś dla ciebie. Zabadaj go. Ubić go. A ciebie tak. Pięknie, co? Uleczymy się. Dobra, to zamiatane. Najpierw trzeba... A nie, tu jeszcze jakiś kurwa komuch. Muszę najpierw trzeba... Trzeba będzie tych snajperów, ludzie, wybijać. Nie to, to zła. Dobra. Czasami rozwalenie czegoś jest rozwiązaniem. No i dobrą zabawą. Szukamy następnego gnoja. Spidermanie, to działa. Tam jest. Odbieram słaby sygnał. Jakość jest kiepska, ale usłyszałam coś o Fisku i strojach. Fisk był królem podziemia, ale nie zajmował się handlem podróbkami. Im szybciej system będzie sprawny, tym szybciej dowiemy się, co knują. Ej, tu się cały czas o Fiska rozbija. Już tylko jeden zagłuszacz. Tylko kurwa, bo aż. Ej, ludzie. I tu też na pewno będą snajperzy, co? Wejdźmy tutaj. Na tym dachu jest pusto jak na moim koncie. Dokładnie, to chciałem powiedzieć, że jakoś pusto. To ci kurwa wyszło, Spider, to ci wyszło, ty kurwa. Ja się nie będę tu kurwa bawił w skradanie, wiecie? Co widziałeś kurwa? Nic nie widziałeś, bo jestem kurwa tak szybki kurwa jak normalnie kurwa Batman na kacu kurwa. Popatam. Teraz muszę tylko zniszczyć zagłuszacz. Ale to poszło perłowo, co? O głowę mu to rozwali. Dobra, to był ostatni. System powinien już działać. No i kurwa, ludzie, wszystko. Znowu działa.
Świetnie! Wiemy coś więcej o ludziach Fiska albo o tych strojach? Nie, ale system wykrył jakąś nielegalną działalność przy dokach. Wyślę ci współrzędne. Sprawdzę to. Muszę dotrzeć do doków, zanim uciekną. Aha, to nie koniec kurwa misji. Dobra. Lecimy, mordo, jasne. Nurkujmy. I teraz, heja. Ale nie wybijaj się aż tak. Tędy sobie polecimy. Tutaj. Dorwiemy ich, spokojnie, kurwa. Ryje. Dobra, tutaj. I co my tam mamy? Wystarczyłoby dla małej armii. Cokolwiek z nią planują, nie może to być nic dobrego. Muszę się dowiedzieć, po co im ta broń. Chodźcie to po nie. Dobra, ludzie. Zobaczmy, ilu ich tu mamy. Musiałby się poskradać, ale po co? Musimy pilnować tego miejsca. Ciuchy i dokumenty. Ale na co nam tyle gnatów? Jeśli coś pójdzie nie tak, na pewno będziemy ich potrzebować. Słyszeliście to? Plan zadziała. Spierdolił to, a wiecie czemu? Bo nie zrobił tego, co ja chcę znowu, no. Ale jeszcze nic nie stracone. No i dobra, no i co? A tych dwóch to możemy tak załatwić. Kurwa, ja chciałem mieć to. Czemu mi się to zmieniło, ludzie? Nie wiem. Co ja mam zrobić? Pokonaj przemytników. A to jeszcze ich nie pokonałem? Jeszcze tam jakiś jeden paździoch chodzi, co? Tutaj gdzieś jest. A tam jest, dobra. Mamy tego ptysia. Hop. Dawaj. Pora na drzemkę. Może teraz uda mi się dowiedzieć, co jest grane. Ciunk. Jak prawdziwy, kurwa, speedy. No zejdź! Patrzcie się, ej. Ja pierdolę, jakie gówno. Czemu on nie chce schodzić? Broń, mundury strażników więziennych, lipne papiery. Planowali wyciągnąć Fiska z tratwy. Oho. No to bajlango, kurwa, co? Przykro mi, że muszę pokrzyżować wam plany. Ty, kurwa, trzym. Dobra, walka time. Chuja widać, ludzie, powiem wam tak naprawdę. W tej nocy, co? Aha, to jest ten kutas. Dawaj to. Dawaj tarczownika, kurwa. Ciebie do góry, bo mi się wtedy nabija fajnie koncentracja. Mam taką umiejkę. Ty w łeb. Trzymaj. Hop do góry. Zaraz nam się nabije koncentracja. Mógłbym teraz tego kostiumu użyć. Trzymaj, kurwa, w frajerze. To ja teraz tego tarczownika, kurwa. Nie, to nie był tarczownik. Gówno widać, wiecie? Dawaj to, tarczownika. Ty. Dobra. A, on już nie żyje. Pionki. Zdaje się, że policja już sobie poradzi. U mnie też wszystko gra. Dzięki za uruchomienie... Awans, kurwa! Nie powiem nikomu, że z niego korzystasz, ale jak cię złapią, to umywam ręce.
Dobra. Nie mam pojęcia, o czym chuj ci w dziób w podzięce. A teraz przepraszam, muszę skasować swoje selfie z serwerów z systemu ostrzegania. 1500, 100, 900, udaj się do first. Ludzie, nie udamy się tam. Pójdziemy kurwa na plac budowy. Nie pójdziemy na plac budowy, weźmy sobie umiejętność tych skurwysynów grubych. A bo tutaj możemy, ciche eliminacje generują znacznie więcej koncentracji. Takie najmniej potrzebne. Albo kopnięcia z lotu będą teraz wywrywać przeciwników starcze. Nie, ja idę w to. Biorę to, ten lot, to mi się kurde bardzo przyda. To mi się bardzo przyda, a już za niedługo znowu wbijemy sobie kolejny poziom. Dobra, czym by się teraz zająć, co? Pójdziemy na tą budowę? Albo idźmy tą fabułę, wiecie? Idźmy tą fabułkę. Dobra. Zaznaczyłem ją sobie jeszcze raz, nie wiem, ale mam takie zboczenie, ludzie. Raz i dwa. I chuj, i tak do wody wpadł. Dobra. Mam takie zboczenie zaznaczania swoim markerem na mapce i tyle. W każdej jednej grze tak robię. Nie wiem czemu, ale tak mam, bo zawsze wydaje mi się, że lepiej to widać, jak ja sobie sam to zaznaczę. Bardziej tego pilnuję, niż to, co mi gra zaznacza. Chociaż tutaj jest taki żółty kolor fajny, że marker przypomina bardzo mi marker z tego, Far Cry Primal. Spróbujmy tego mojego nowego, kurwa, gówna, raz. Dwa, no kurde. Uprawowaniu domu aukcyjnego Rosemana. Zaś ten kutas. Coś wam pokażę fajnego. Patrzcie się na to. Nie to. Sprawdźmy, co na to nasz słuchacz. Jesteś na antenie. Patrzcie się, jak on się wspina po tych tych. Wiem, matał ze mnie. O. Widzenia, ale zauważ, że Spider-Man ich powstrzymał. Stwierdzenie, że jest zajebiście, nie? Maskę jest nieuczciwe, to uprzedzenie. Drugi przyjacielu, zapraszam. Dobra, ja go kurwa nie słucham, ja go mam w dupie, co on tam gada. On cały czas bruździ, wiadomo. To jest taki frajer, który szuka sensacji. I za wszelką cenę zawsze robi to na przekór Spider-Manowi, że wiecie, Spider-Man jest najgorszy, to wszystko przez niego, jego wina. Zawsze robi na opak. Zawsze wszędzie znajdzie winę w Spider-Mana. Zwracali na niego uwagę i zaspokajali jego chory apetyt na popularność. Nic dziwnego, że inne świry próbują go naśladować, a Nowy Jork na tym cierpi. Co kurwa pomocy? Zamknij tą mordę. Nieuczciwa rekrutacja. Aha, to jest u góry. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? Mamy. Nie mam kawy. Nie mam kawy, niestety. Donata, wydupcasz? To jest taki loading, tak? Dobra. Czeka sobie tam. No, bo jesteśmy tu tych kurwa bezdomnych. Lee powinien być już w swoim gabinecie. Siedzi na kotlecie. Ci dalej tutaj ciupią. Hej, a ja muszę wejść tam do góry, tak? A ludziska? Martin może... Aha, to o tą maskę chodzi, tak? No tak, bo on jest jakimś Japończykiem, czy Chińczykiem, czy tam innym, kurwa, Azjatą. Tak więc on może coś wiedzieć, bo to... jego kultura bardziej, nie? Gdzie jesteś, gnoju? Tutaj. Peter! Czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Pokaż prawdziwą twarz. Ale nie jeden raz. Nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. A to pewnie z jego gang, kurwa. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem.
Bruce'a Lee zajebały demony. Co? Peter, słuchaj. Ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Ludzie, zaraz coś powiem, bo już zauważam, kurwa, taniość. Ej, była ona tam w tym całym tym... Zatrzymajmy się na chwilę, bo to trzeba sobie powiedzieć, kurwa. To nie można tego tak zostawiać. Jaka ta fabuła robi się, kurwa, naiwna, albo ci ludzie tutaj, kurwa, są naiwni. Ej, byliśmy z tą Mary Jane, co Spider-Man tam, kurwa, wiecie, wyrywał te maski im z mordy, między innymi. Wiązaliśmy ich, goście chodzili z karabinami, nakurwiali z jakimiś, kurwa, toporami. A może jej się coś stać? Nie, kurwa, nie stanie jej się nic, ej. No, kurwa, śmiech na sali, naprawdę, ej. Naprawdę. Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lee się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony... Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa! No to ciao. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Misja, kurde, poboczna, ta misja poboczna, bo o niej nic nie powiedziałem, ona bardzo mi się podobała, powiem wam, fajna misja, nie jakaś, kurwa, idź tamten, mamy rozwalić zagłuszacze, potem, kurde, walka, no zajebiste, takie coś mi się właśnie podoba w tym Spider-Manie, ludzie, ale ta naiwność tutaj tego wszystkiego, o tu co, może się coś stać, kurwa, jak oni tylko maski noszą, karabiny, oni coś zrobią? Really? To już w paru tutaj sekwencjach tak było, że te teksty, kurwa, niekiedy to powinna być taka nabudowana, wiecie, ja pierdolę, serio, muszę ich powstrzymać, bo oni mnie zabiją, a ja jeszcze jej nie pukłem, kurwa. Czy ja zdobędę punkt? Mam trochę wolnego nie. Czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. No właśnie, kurwa. Ludzie, zobaczmy, albo może zobaczmy tutaj to gówno, co? Czy możemy tam coś poupgrade'ować? Ale tu mamy zadanie poboczne znowu. Spider-Man, prywatny detektyw. Ach, chuj, jolo, idziemy to zrobić. Pobawmy się. Coś, kurde, poboczniaków, coś, kurde, fabułki. I to mi się właśnie podoba, ludzie, lubię takie coś, kurde, w grze. Ja sobie decyduję, tak jakieś fotografie, pierdołki mogę sobie zbierać sam poza materiałem. Czy tam, kurwa, maksować na przykład tak jak ten plac budowy, ale na tamten drugi plac budowy chcę iść z wami. To nie, że ja sobie pójdę tam sam poza nagraniem, przynajmniej pokażę wam, jak to wygląda, a maksował go już będę sam, no bo to na pewno będzie trochę powtarzania. Nurkuj. Uhu. Spider-Man! Peter, rozmawiałam z panem Lee. Kto chce? Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Szukam, kto chce pionę przybić. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Dobra, nara, kurwa. Dobra, ludzie, prywatny detektyw, robimy tą misję. Robimy ją jeszcze, a jak? Ciocia nam co chwilę dzwoni. Jesteś fajny, zajebisty. A ciociu, ale inaczej. No ale te ladingi tutaj. Oj. Co, znowu będzie noc, tak? Chyba tak. Nie jest? Jestem Carmen. Nic mi nie jest. Chodzi o mojego męża, Rodriga. Dziwnie się zachowuje i zaczął się spotykać z pewną kobietą. Będziemy go, kurwa, śledzić. Nie jestem najlepszym doradcą w sprawach sercowych. Nie, to nie tak. Ona ma chyba koneksję z przestępcami. Rodrigo wpadł w tarapaty. Boi się, ale nie chce nic powiedzieć. Sprawdzę to. Nie wiesz, kiedy ma się z nią spotkać? Dzisiaj, przy centrum odwykowym w Greenwich. Dobrze, nie martw się, Carmen. Dowiem się, co jest grane. Jakąś, kurwa, cipę z odwyku dorwał, co, kurwa, serio? Nie jest daleko. Carmen, to właśnie widzę. Zdjęcie Rodriga. Poszukajmy go. Whoop.
Fajnie wchodził po tych balkonach, co? Dawaj, tu Spidey, kurwa, naszą nową mocą. To Rodrigo. Jest zdenerwowany. Ta kobieta nie wygląda na przyjaciółkę. Ochroniarz z Biedrony. Zrobię zdjęcie i zobaczę, czy Carmen ją rozpoznaje. Oby to było wszystko. Oczywiście. Zły kąt. Zły kąt, dokładnie, to chciałem powiedzieć, ale tu będzie zajebiste. Bardzo ładnie. Tu będzie zajebiste. Ładne zdjęcie. Wygląda dobrze. Pamiętaj, piśnij słowo, a upublicznij zdjęcie. Co teraz? Plany! To brzmi poważniej niż myślałem. Lepiej pójdę za tą szantażystką i zobaczę jak bardzo. Śledzimy. Wysyłam ci zdjęcie. Poznajesz tę kobietę? Nie, nigdy jej nie widziałam. O czym rozmawiali? Zdaje się, że go szantażuje. Wspominała coś o planach. Mąż jest ochroniarzem w kasynie w Atlantic City. Być może planuje skok, ale muszę mieć więcej dowodów, nim podejmę jakieś kroki. Daj znać, jak pomóc. Dobra, zobaczę, dokąd zabierze te plany. Odezwę się. Dobra, śledzimy gnoja. O, stanęli. Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Kurwa, sebik jakiś. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. L2 i wycel... Aha, dobra, no, pyk. No, wreszcie. Masz je? Pewnie. Teraz mu walniemy focie. Przywołało go do porządku. Rodrigo, zawsze. Mam cię. Szef się ucieszy. Patrzcie się na to, ej. Ale wisimy zajebiście, co? Ej. Muszę złapać poziom. Myślałem, że już weszła do aut. Dzisiaj nieźle się ogłowimy. Szykujemy jakiś kurwa napad, co? Ile osób w tym bierze udział? Muszę go śledzić. Gdzie on kurwa jest? Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. Ej, co to kurwa jest? Dawaj to. Dobra, to jest ta gazeta, ale gdzie ten kurwa kutas poszedł? Carmen, szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Nie, do metra. Czyżby uciekł? Spierdoli nam. Kurwa, bożem się zajebał mułem. Powtarzamy to, kurwa, ludzie. Wiecie co, zjebałem to, bo tam mnie rozproszyły te gazety, kurwa, do metra on wszedł. Ja nie wiedziałem, gdzie on wszedł. Ach, kurwa, dawaj, loading. Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. No, co ty, kurwa, robisz, ty, kurwa, debilu jebany? Szantażystka spotkała się pod wiatr... Kurcze, czyżby uciekł? Co on robi, kurwa, ludzie, widzicie to? Ej, co... Kurwa! Nie wierzę, kurwa! Powtórz to, co on, kurwa, odpierdala mi z tą pajęczyną? Albo ja po prostu mam, kurczę, co? Lecieć za tym, kurwa, metrem, tak? Tylko na wzroku... Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. On nie, dobra, on tam nie. Musimy go chyba tak śledzić, wiecie? Szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Przesyłam ci zdjęcie. Przyjaciel Rodriga z koledżu. Trafił do więzienia za rabunek. Plany kasyna i kryminalna przeszłość. Nie najlepsze połączenie. Muszę się dowiedzieć, kto jeszcze w tym siedzi. Jeśli chcą okraść kasyno, potrzebny im będzie kierowca i spec od sejfów. Oglądam sporo filmów akcji. Na to wygląda. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Ej, ale to powiedzcie mi, czemu? Czemu ja miałem zaznaczony cały czas ten? Te metro tam na zielono, na minimapie. Kurwa, dla mnie to jest niejasne niekiedy w tej grze. Ludzie, niejasne, kurwa, sygnały daje ta gra. Z oczu tego pociągu. Nie to! Jezus Maria, czemu ty się tak wyjebał do góry? Nie wybijaj się tak do góry! Koniec trasy. Pójdę do wyjścia z metra i tam na niego zaczekam. No. Dobra, kurwa, jakie gówno. To mi się nie podoba akurat.
Śledzenia w grach są zawsze chujowe. Mamy tego kutasa. Idzie do tamtego biurowca. No i co? I co ja mam kurwa robić teraz, co? Czy ja mam wejść za nim? On jedzie windą chyba, co? Kurwa, dobra. Gdzie on jest? Mam plany, szefie. Da, przejrzyj harmonogram. Zaznaczyłem naszych na tablicy. Oznacz ich na mapie. A to chuj. Gdzie jest ten skurwiel? No to chcę zrobić. Halo, tu, o, to, no, Jezus Maria. Jeszcze tam, z tamtej strony, tak? Roman ma być kierowcą? Jeszcze dzieciak. Zjedz jak mojego brata. Mamy te ich plany, gnoje. Poza tym pojechał już po kogoś od safe. Pjechł. Roman jest gotowy. Już późno. Lecimy. Ale chujowy, chujowy akcent ruski gościu chce udawać. Jezu. Serio, misjaczku. I znowu śledzenie. Mam wystarczające dowody. Teraz muszę tylko zatrzymać samochód. Aha, dobra. Pościg, kurwa. Ale który? No co jest, Spider? Kurwa, łabrze się pajęczyną, ty kurwo buraczana. I spadł znowu na ziemię. Kurwa, kurwa. Spierdolą mi znowu, jak nic. Co on kurwa robi? Co on robi? Boże kochany. Powiem wam, te granie w nocy, ludzie. Siepałe kurwa, nic nie widać. No jak tak będziemy latać kurwa jak downy? Nie tak do góry! Dawaj kurwa gnoja. Chodź tu gnoja. Dawaj go. Wypierdalaj mnie stąd. No wyłaź. Dobra. Zatrzymujemy auto, ale trzeba szybko klikać. Patrzcie się kurwa, jest. Lecimy za następnym kurwa kondomem. Ale kurwa gówno. Jezus. No uciekają ci, bo latasz jak czysty kurwa narkoman. Trójkąt. Trójkąt, wcisnąłem trójkąt, kurwa. Chodź tu gnoju, nie ma, kurwa. Teraz z tej, co? Dawaj gnoja. Ale te granie w nocy zsiepały, nic nie widać, ludzie, nic nie widać tej akcji. Dawaj go. Nakurwiamy kurwa kwadrat od razu. Jest. Haha. Widzę, że te pościgi to nie będzie moja domena. Hej Carmen, wycieczka kumpla twojego męża i jego ekipy do pięknego Atlantic City została odwołana. Dziękuję, rozmawiałam z Rodrigiem. Na zdjęciu z nocy, kiedy Deshawn dokonał napadu, widać go za kierownicą. Ale Rodrigo o tym nie wiedział, podwoził po prostu kumpla. Mam znajomą w policji, pomoże mu. Zwłaszcza jeśli zgodzi się zeznawać w sprawie szantażu. Zgodzi się. Albo udowodnię mu, że powinien się bać mnie, a nie Deshawna. Dzięki, Spider-Manie. Spider-Man prywatny death wykończony. Czemu się zrobił loading? Nie wiem. Aha, bo teraz gra nas przenosi do dnia. Kurwa, i ja już nie chcę więcej grać w nocy, ludzie, bo sami widzicie, że gówno widać. Ale pewnie będą takie ten zmiany. Dzień, noc, niektóre misje będą w nocy, niektóre w dzień, niektóre, kurwa, nie wiem, śnieg.
Siema, narkusy. Co tu kurwa u was słychać? Oto. Przepraszam, pilna sprawa. O, co słychać? Kapral Texidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Jakieś nowe upgrade'y. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się garść, Parker. Stać na więcej. Dobra, morda, stary knurze. Straciłem rachubę czasu. Dobra, ludzie. Punkcik umiejętności chyba wpadł, co? Dokładnie. Na co by go teraz wydać? Co to zrobi to? Biorę to. Kurwa, musimy być szybsi. No nie ma bata, musimy być szybsi. Zwiększa obrażenia i zasięg pajęczego ataku. To też będzie fajne. Potem sobie pójdziemy trochę tu i trochę tu, powzmacniamy się. Dobra, to tyle. Ludziska na ten materiał. Myślę, że co? Kurwa, nie był zły, gdyby nie moje marudzenie oczywiście, ale ja tu będę zawsze marudził, ludzie. Ja mówię zawsze to, co mi się kurwa nie podoba, zawsze. Zawsze mamy nowy kostium, ale oczywiście co? Nie, masz dość środków, ale jakie kurwa gówno. Tylko to, że to jest gówno, to nic, ale on to jest jakaś uderza w przeciwników falami dźwięku. Zbyt drogi. A ten, co nam będzie dawał? Magnetycznie odpychający pancerz z tymczasową kuloodpornością. To też będzie fajne, kurde. Ten wygląda zajebiście, co? Ten wygląda hardkorowo. Uwalnia potężny impuls elektromagnetyczny, który ogłusza wrogów i dezaktywuje ich broń. Kurwa, to jest zajebiste. Jak te żetony badawcze naruchać? Dobra, ludzie. Dobra. To by było tyle. Pokazała nam się chyba jakaś nowa misja. Pokaż mi to na mapie. Lepiej to z mapy oglądać. Tu mamy jedną. A tylko jedna jest dobra. Macie się, tu się pokazała druga budowa. Znaczy kryjówka Fiska. Chuj wie, czy to jest budowa. Dwie misje poboczne. No i możemy tutaj antenki sobie porobić. Dobra ludziska. Kończymy to na dzisiaj. Nara. Hej.